Administracje osiedli Sobieskiego i Jagiellońska zostały w ubiegłym tygodniu poinformowane przez mieszkańców o tym, że do ich drzwi znów zaczęli pukać przedstawiciele firm oferujące wymianę drzwi. Jak mówili lokatorzy, osoby te zapewniały ich o tym, że spółdzielnia mieszkaniowa partycypuje w połowie kosztów takiego przedsięwzięcia. Administracje po raz kolejny to dementują. Od kilku lat spółdzielnia nie partycypuje w kosztach, nie dofinansowuje wymiany drzwi do lokali mieszkalnych. Takiej wymiany na własny koszt powinien dokonać użytkownik lokalu. Także tutaj jakby chcielibyśmy przestrzec mieszkańców. Nie dajmy się naciągnąć, nie podpisujmy żadnych umów. Chyba że któremuś z lokatorów naprawdę zależy na wymianie drzwi, bo jak sprawdziła Beata Woźniak, kierownik administracji osiedla Jagiellońska, nie są to tak zwane firmy krzaki, które po wzięciu zaliczki znikają, tylko normalne, legalnie działające przedsiębiorstwa. Co nie zmienia oczywiście faktu, że nie działają one w porozumieniu ze spółdzielnią. Mamy taką jedną umowę, tutaj lokatorka nam dostarczyła, gdzie wyraźnie na umowie jest napisane takie zdanie w bardzo widocznym miejscu, ja może przytoczę, że firma nie współpracuje z zarządem osiedla. Więc jeżeli przychodzi taka firma, daje nam umowę do podpisania, to po prostu czytajmy ją dokładnie, dlatego że ważne jest to, co jest napisane. A jeśli przedstawiciele handlowi mimo to przekonują mieszkańców, że SMLW pokrywa połowę kosztów wymiany drzwi, to zwyczajnie kłamią. Przedstawiciele administracji przypominają, że w każdym przypadku, gdy spółdzielnia robi jakieś prace na budynku, to zawsze na klatkach schodowych pojawiają się stosowne informacje. Bardzo byśmy prosili, żeby lokatorzy uważali na to, kogo wpuszczają, co podpisują, ewentualnie znają Państwo numer do spółdzielni, do administracji, zadzwonić, upewnić się. No ale jeżeli nie było ogłoszeń na klatkach, no to na pewno taka firma nie ma nic wspólnego z działalnością na rzecz spółdzielni. Nie ma więc też co liczyć, że spółdzielnia zwróci mieszkańcom połowę wartości drzwi. Jeśli chcą mieć oni nowe wejście do mieszkania, muszą zapłacić za nie sami.